rozwaliło panu parasolkę. Tak na burza, tak na pierdziela, że koniec. Biegnij, chłopcie, chłopcie, biegnij, bo cały dzień będziesz mokry siedział. Trzeba wodę z basenu wypompowywać i to szybko, bo zaraz... Bardzo blisko, dobra, zamykamy okno, bo za duża burza. Trzeba wodę z basenu wylać, bo się nam zaraz źródło mieszkań zaczynało wlewać. Kurczę, na takiej ruchliwej ulicy jak Soj Bukał, jak ma przejechać karetka, to jest po prostu jedna wielka masakra. No naprawdę, jak tutaj komuś się coś dzieje, to nie życzę nikomu tutaj, żeby po kogoś musiała karetka przyjeżdżać. A w ogóle to nie byliśmy już na Soj Bukał, już ja nie pamiętam ile, chyba kilka miesięcy. Kiedyś byliśmy tutaj dwa razy w tygodniu coś zjeść, tak teraz bardzo, bardzo dawno nas tutaj nie było. Ładnie tutaj dania wyglądają u pani. Bardzo ładnie wyglądają te dania. Co bierzecie? Sawadika. Kurczaka. Takiego w takiej panierce niezdrowej. Co tam taka zadowolona jesteś? Z kurczaka. No chodźmy. Jak widać, nic się tutaj nie zmieniło. Wszystko po staremu. W sumie przestaliśmy tutaj chodzić kiedyś, bo zmieniła się pani, która robi te tutaj dania nasze, które zawsze jedliśmy. Nie dość, że zmieniła się pani, jakość tego mojego dania też trochę spadła, bo nie dają już też takiego świeżego na gałązce zielonego pieprzu, który był tutaj naprawdę wyjątkowo dobry. No i jak samo to danie nazywa się właśnie taki kurczak z pieprzem na gorącym talerzu, no to tego pieprzu już nie ma. Także no jakość trochę spadła, dodatkowo cena podskoczyła, no i później już jednak nie było to... Tak jakoś tak się nam później o to chciało przyjeżdżać. A widzimy, że jeszcze nasza pani od papai się też zmieniła. Jak spróbowałaś już? No. Co? Jest okej? Okay? To jest inna. Ale okej? Okay? Mieliśmy, że tak umiemy. Aha. Tamta jest taka, zawsze taka kwaśna i taka słodka, nie? Mhm. A ta jest taka, no, bardziej taka, wiesz, rybna. A, no dobra, to zaraz spróbujemy jeszcze to. A ty co ty sobie mi wzięłaś? Sticky rice? I z czym ty go będziesz jadła? Z niczym. Z niczym? No. Tego? No. I jeszcze skórki? Skórki z kurczaka? Tak. Skórki? 10 batów. 10 batów? No to chciałem 70. Albo skórki 70. 20, albo to 20. No takie średniowe. Puste. W mieście, jakby się coś nie działo, to Pattaya by się nie nazywało. Dzisiaj na plaży znowu jakieś biegi, tylko nie bikini, tak jak ostatnio, tylko... No, łojacie, no ciągnie się daleko. Ale ilu ich tu jest? Przecież to jest jakaś masakra. No nie, no nie masakra, ale zobacz ilu uczestników, że tak powiem. No przecież ciągnie się to w tamtą stronę z 500 metrów, a w tamtą co najmniej z kilometr albo więcej, z półtora. To przecież z 2 kilometry trasy jak nic. I cała plaża wypchana. Zobacz jak dużo ludzi. Mają balony. Balony? No, tam mają balony. Co mają fajne? Koszulki.
Jedno z lepszych miejsc w Pattaji. Czy to w dzień, czy to wieczorkiem. Przyjść na wodę z lodem i cytrynką. Kola z lodem. Ale można wziąć coś innego. Co? Chcę powiedzieć, że tutaj są ciasta. Ciasta można są. Można wziąć kawę na przykład pomarańczową albo herbatę ciepłą i zimną. Można wziąć szejki. Thank you. A ja mam iced tea. Lemon iced tea, tak? A tam przed chwilą byliśmy. Na plaży. Gdzie są takie zupy? Tam dalej biegną pewnie. A my ze swoimi lodami przyjechaliśmy sobie do restauracji. Nie wiem, czy tak można. Tam jest opisane, że już zakaz swojego jedzenia, ale... Wszystko w Tajlandii można. Patrz, jakie są piękne widoki. Jedną z wieczornych atrakcji tutaj w Pattaji, w porcie, to jest takie coś, że można pójść sobie na jeden z tych statków, które tam są. Tylko właśnie ten, o którym mówię, to już odpłynął. Jest już tutaj, po lewej się świeci. Tam o. Jest to statek z przedstawieniem, z jakimś takim show na statku. Dodatkowo jest w tym bufet, kolacja. No i chyba taka imprezka kosztuje około 2000 batów od osoby. No i trwa to wszystko około 2 godzin. Wraca się z powrotem. No i taka atrakcja. Kiedyś się tam wybierzemy, ale już za jakiś czas dopiero. Mam oparcie na szkło, w kadr mi się tutaj wtrynia. W restauracji dzisiaj wyjątkowo nie świecą się światełka. Jest ciemno. Tak, to każde drzewo, każda palma jest mega oświetlona. I jest tutaj wtedy bardzo ładnie i jasno. A dzisiaj... Świątecznie, tak. A dzisiaj ciemno. Tam gdzieś tylko jakieś jedno z daleka światło się świeci. Nie tak ciemno, no ale pan nas uprzedził, że jest otwarte dzisiaj i tak dalej. Można przyjść, jak najbardziej siedzieć, bo jest otwarte, ale no jest ciemno, bo nie ma, nie wiem, coś się popsuło. Światełka się popsuły. Dobrze tylko, że dzisiaj deszcz spadł i była taka mocna burza w południe, bo o wiele chłodniej dzisiaj jest. Jest teraz jakieś 30 stopni, odczuwalna 36, także da się żyć, bo zawsze jest 35, odczuwalna 45, no i jest dużo gorzej i w końcu można sobie posiedzieć i się nie spocić. Czujesz ten chłód? Tak, czuję, aż chyba skarpetki zaraz założę. No właśnie, także dzisiaj jest miło i przyjemnie, można posiedzieć i odpocząć od upałów. Wychodzi na to, że w tym roku to chyba maksymalnie jeszcze początek maja, no tak, no do 10 maja powiedzmy, to był czas, kiedy można tak przyjechać do Tajlandii i mieć 100% mega pogodę, bo w sumie bo cały kwiecień, marzec to nie padało chyba ani razu, było bardzo gorąco, samo słońce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No poprzednie oczywiście miesiące też, jak był taki no największy sezon, że tak powiem, styczeń, luty, marzec. No a teraz już ewidentnie zbliża się połowa maja i pogoda prognozowana praktycznie cały czas jest deszczowa, więc no zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości, czy też tak będzie, czy nie. Później jeszcze jakiś taki czerwiec, lipiec, to chyba będą jeszcze gorsze miesiące na przyjazd do Tajlandii dla osób, które przyjadą tu na krótko, no i będą chciały trafić w dobrą pogodę. Ale oczywiście jak będzie, to się okaże. To się nie zgub. No chyba tak. Deszcz wykończył dzisiaj kwiatki. Wszystkie oklapnięte. Jak tu sobie jutro wszyscy celebryci będą zdjęcia robić na takich oklapniętych kwiatkach. Nie pachnie. Pachnie jeszcze? No. Jak taki budyń. No, tylko go nie wiem, no. Ale budyń nie do końca zanim, ale... Ale już mało tych kwiatków ogólnie. Tak zawsze było bujnie. Była burza i wszystko zdało. Można użyć kwiatków jako szmateczki, jak się spoci. Ciekawe, co się dzieje, jak się to odkręci. Big Red Heart. Nie leci woda. Uleci. Co się tam ustawiasz? Jak wygląda Pattaja przez wielkie serce? Tak? Dobra, już uciekam. W porcie dalej pełno ludzi, pełno autobusów czeka w kolejce. Tu
tutaj ten port nigdy nie śpi. Późno, ciemno, ale turystów cały czas full. Chciałam powiedzieć, że tutaj jest taka bardzo ładna skała, na której można postawić nogę i se patrzeć. I jeszcze tam jest taki wielki napis Pattaya, którego widać w końcu miasta. Mm. Chodź, pokażemy. Nie, nie będziemy tam schodzić. To nie wystarczy schodzić, wystarczy podejść do schodu. To jest wielki napis Pattaya. Tutaj jest jakiś smok z trzema głowami. Mm. To chyba z Krakowa, ten wawelski. Też jest spoko. No tutaj panie ćwiczą na całego. Emi, patrz jak tutaj panie ćwiczą. Chyba się zmęczyły. Ale to szybko chodzi. Szybko? No, śmiga nasmarowane nieźle. Oj, no. To u nas na siłowni to trzeba kopytami machać, a tutaj samo się macha. Samo się macha. A w ogóle tam się bardzo ciężko jest utrzymać na tej belce. Ja musiałam się trzymać, a tak to nieraz po prostu, że przychodzę na luzaku. Hmm. Matia, jak my tutaj chodzimy na kroki, to czemu tutaj nigdy nie przychodzisz na siłkę i sobie nie to? No co ja mam tu robić? Chodzić sobie tam po tym, tamtym. Nie ma tutaj właśnie też żadnych jakichś takich ciężarków albo czegoś. Ciężarków nie ma, bo to jest zwikły. Nie, no ale jakaś maszyna do wyciskania. Tam coś, czegoś mogłoby być, a tak to co, same jakieś tylko takie kroki. Do brzuszków? No to. To jest do brzuszków? Nie. A, tam jest do brzuszków, tam pani robi brzuszki. No, ale tutaj nie. Mhm.